z uczestników kursu Revit Hala Stalowa zamieszczonego na stronie bimv.pl postawił pytanie, w jaki sposób możemy narysować taki nietypowy dźwigar prefabrykowany, widoczny właśnie na tej animacji. Tak, ma on taki trapezoidalny kształt. Wprawdzie jest to konstrukcja drewniana, ale tutaj zdecydowałem się opowiedzieć Wam, jak możemy również wykonać takie dziwne formy w Revicie. Tutaj jest projekt, słupy czekają na wstawienie tego dźwigara. Uczestniczka kursu podesłała również mi tutaj profil, w którym podane są dokładne wymiary i kształt tego elementu, a więc mamy już wszystko, co potrzeba, aby narysować taki element. Musimy utworzyć nową rodzinę, wybieram New Family i być może część z Was pomyśli teraz, że powinienem wybrać tutaj Structural Framing Template, czyli ten szablon przeznaczony dla belek, ale ja skorzystam ze zwyczajnego szablonu Generic Model, model ogólny. Wybieram Open i tutaj mamy tylko te dwie płaszczyzny. Ja dorysuję kolejne z jednej i drugiej strony. Przejdę od razu do widoku elewacji, gdyż to w tym widoku front najwygodniej będzie mi tutaj tą całą rodzinę modelować. Zwymiaruję te płaszczyzny tak, aby one były dokładnie wyśrodkowane w centrum, wybierając equal, ten znaczek pod linią wymiarową. Następnie dodam tutaj parametr szerokości, zaznaczając linię wymiarową, klikając to okienko i wpisując szerokość. OK. Wprowadzę szerokość taką, jaka jest podana tutaj na tym rysunku, czyli 30 000 mm. Widzimy, jak bardzo nam się powiększył tutaj zakres tej rodziny, dlatego zmniejszę może skalę 1 do 100 i przeciągnę tak, żeby tutaj te elementy ładnie wyglądały. Ok. No i teraz w zasadzie pozostaje nam utworzenie tego profilu. Wybieram więc Create Extrusion i narysuję pierwszą linię. Zamykam kłódkę. Tutaj widzę, że wysokość boczna tej ścianki wynosi 1000. Z tej strony też 1000. Zamykam kłódkę. I na środku 2000. Narysuję teraz taką linię pomocniczą extrusion, czyli to wyciągnięcie musi być zamkniętą pętlą, więc tutaj Revit nie zaakceptował nam, by nam tej bryły, gdybyśmy chcieli kliknąć finish, w momencie, gdy ta linia nadal jest tutaj obecna, tak? Dlatego ona już spełniła swoją rolę, mogę ją zaznaczyć i usunąć. Pamiętamy, że wychodzimy z trybu rysowania tutaj z tego panelu poprzez kliknięcie modify, ale nadal jestem w tym trybie extrusion, co jest symbolizowane przez tutaj to oznaczenie na wstążce. No dobrze, teraz jeszcze pamiętam, że ta linia nie została zakłódkowana z tą płaszczyzną, dlatego zrobię to teraz, przeciągając i ponownie naciągając ją na tą linię. I możemy jeszcze dalej się pobawić tutaj parametryzacją tej rodziny, na przykład dodając parametr do tej ścianki, więc wybieram wymiarowanie tego elementu z jednej
jak i z drugiej strony 1000 oraz tutaj tego elementu na górze. Na razie zaznaczę tylko te dwa elementy z boku i nadam im parametr wysokość 1. OK. Temu nadam parametr wysokość 2. I przetestuję, czy rodzina działa poprawnie. Załóżmy, że chcemy zmienić tutaj wysokość na 1500. OK, to się podnosi 2500. Tutaj też to się sprawdza. Klikam Finish. Spójrzmy na to w widoku 3D. Zobaczmy, czy jest podana grubość tego dźwigara. Płatew. Natomiast dźwigar ma grubość 220. A więc tutaj też mogę wprowadzić tą wartość 220. Ale może wolałbym, żeby to było wyśrodkowane. Spójrzmy na to w widoku z góry. Więc nadam tutaj parametr 110 i 110 po obu stronach. A okazuje się, że nie mogę w ten sposób tego zrobić, więc okej, no dobrze, niech zostanie w takim razie tutaj extrusion 220. Możemy i tą wartość sparametryzować, nadając jej nazwę, na przykład grubość. Okej. Wszystko wydaje się być gotowe. To, co jeszcze możemy tutaj dodać, to materiał. Ale zanim to zrobię, upewnię się, że rodzina jest przypisana do dobrej kategorii. Wybieram więc tutaj Structural Framing, czyli belki. I wybieram OK. Teraz, jeżeli tutaj wybiorę, to mam już od razu opcję Structural Material jako parametr, więc to jest dodatkowy krok do przodu. Więc ostatni raz jeszcze przetestujmy tą rodzinę i nadajmy jej taką wartość, jak powinna, czyli wysokość 1000, wysokość 1000, wysokość druga 2000. No i szerokość całkowita 30 000. Możemy też w tym miejscu przypisać materiał, na przykład plywood. Wybieram OK i OK. W zasadzie wszystko jest już gotowe. Możemy wczytać tą rodzinę do projektu i wstawić ją tutaj w dowolnym punkcie. Widzimy, że tutaj ta rodzina nie jest idealnie wyśrodkowana. Próbowałem to zrobić za pomocą tych extrusion, start, extrusion, end, ale nadal nie chwytam za ten element w osi, tylko widzimy za górną krawędź. Więc i to spróbujmy jeszcze, z tym jeszcze spróbujmy powalczyć. Tutaj ten element jest przypisany do konkretnego poziomu, więc śmiało możemy go przenosić na przykład na poziom drugi. Tak. Ale jeszcze spróbuję powalczyć właśnie z tym położeniem tego elementu, a zrobię to dorysowując jeszcze jedną płaszczyznę może, reference plane, która znajduje się w środku tego elementu, a następnie zaznaczę obie te płaszczyzny i w miejscu ich przecięcia ustalę, że one definiują początek, defines origin. Spróbujmy ją jeszcze raz wczytać. I tak, ona się rzeczywiście minimalnie przesunęła. Spróbujmy ją teraz utworzyć jeszcze raz. Create similar, tak? Aha. I widzimy, że teraz chwytamy się dokładnie w centrum tej belki. Pasowałoby znaleźć jeszcze środek tej płaszczyzny, tej tutaj odległości, więc ja narysuję jakąś jeszcze oś jedną na środku, taka, żeby ona mi tutaj w punkcie przecięcia utworzyła snap. Możemy to oczywiście również utworzyć za pomocą jakiejś linii tymczasowej. Na przykład tutaj
za pomocą linii modelu. W ten sam sposób mógłbym to zrobić. Niekoniecznie muszę tutaj korzystać z osi. I teraz ze Structure Beam. Tutaj jest ta moja rodzina Family 6. I ja wstawię ją w projekcie. Spójrzmy na nią w widoku 3D. Jest ona oczywiście na złym poziomie, ale możemy szybko przenieść ją na poziom drugi. I gotowe.